Janina Polezińska, Kto mi dał skrzydła. Pod lipą. Lipa zakwitła. Pszczoły nad drzewem huczą, aż drży powietrze. Dokładnie 133 lata temu na świat przyszła Janina Polezińska, która swoją twórczość poświęciła literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Jej utwory we wtorek w Miejskiej Bibliotece Publicznej czytali uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych. Wszystko to w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Pewnego wieczoru, gdy leżałem już w wózku, ale jeszcze nie spałem, usłyszałem, jak Małgosia mówi. Kornelia, uczennica publicznej szkoły podstawowej nr 14 imienia Orląt Lwowskich, wybrała fragment pamiętnika Czarnego Noska. Opowiadał o pluszowym misiu oraz o jego właścicielce Małgosi, która zabrała go do lasu na wycieczkę. I oczywiście ten, jak można było zauważyć, ten misiu był bardzo podekscytowany, ale w dalszych fragmentach, zresztą można się o tym dowiedzieć, niestety losy tego misia się trochę źle potoczyły, ponieważ się zgubił, ale już dalej nie będę mówiła, trzeba doczytać. No i sam fragment właśnie opowiadał o tej wycieczce. Marcel z niepublicznej szkoły podstawowej imienia Stanisława Konarskiego również przeczytał fragment o przygodach pluszowego misia i Małgosi. W redakcji pewnego czasopisma dla dzieci siedział sobie na kominku pluszowy miś. Zabrała do redakcji czasopisma i tam on pisał listy do dzieci. Jeden raz tam pan malarz Michał przyszedł i z jakimś psem Morusem, no i tam mu dał jakiś pokoik ze sklejki. Pamiętnik Czarnego Noska nie był jednak jedynym utworem Janiny Polezińskiej, który wczoraj przypomniano. Dzieci dobrze bawiły się czytając, mimo że język autorki mógł być dla nich nieco przestarzały. Tematyka poruszana również dla współczesnego dziecka wydaje się może taka trochę obca, trochę dziwna, ale to jest klasyka, klasyka młodzieżowa, klasyka gatunku, dlatego bardzo dobrze jest, że właśnie młodzi ludzie, że myślę też ich nauczyciele, a mam nadzieję, że rodzice takie książki też przypominają. Rodzice i nauczyciele odegrali dużą rolę w całym przedsięwzięciu, bo to oni pomagali dzieciom w przygotowaniach. No, przygotowałam się tak mniej więcej z tydzień, to zależy, bo trochę ćwiczyłam z panią od polskiego, bardzo ją serdecznie pozdrawiam i dziękuję za przygotowania. I też sama trochę w domu, trochę przy rodzicach, trochę przy babci. Przygotowywałam się z mamą. Mama mi mówiła, czasem tata też coś mi podpowiedział, że tam na przykład, że pani Ania, czyli moja nauczycielka, powiedziała, że ja umiem się tak wczuć w rolę i żebym się bardziej starał. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to święto, które zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Ma ono na celu propagowanie idei czytania książek na głos, przede wszystkim dzieciom, ponieważ płynie z tego wiele korzyści. Do takowych zaliczyć można m.in. rozbudzenie wyobraźni najmłodszych oraz ich szybszą naukę umiejętności czytania.